Witajcie, jest godzina 20, a ja jestem Kamilos i witam w kolejnym filmie na moim kanale i pewnie nie spodziewaliście się takiego materiału, ale jest wyjątkowa sytuacja i zapamiętajcie to, ponieważ okazja jest naprawdę wyjątkowa, ponieważ wczoraj, czyli 9 września, na evencie PlayStation Rockstar zaprezentował trailer nowego GTA. I dokładnie tak, nie jest to clickbait. I Rockstar naprawdę zaprezentował trailer, który pokazuje nam nie GTA Trilogy Remake, ani GTA 6, tylko Rockstar po raz kolejny pokazuje GTA 5, tylko że na konsolę nowej generacji. I pewnie jesteście rozczarowani tak samo jak ja. Jestem naprawdę zawiedziony, ale chciałbym, żeby ten materiał dotarł do naprawdę dużej ilości osób, ponieważ to, co dzisiaj powiem, myślę, że poprze każdy gracz GTA 5, a także każda osoba, która czeka na kolejną część. Dlatego chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę dla zasięgu, napisali komentarz, możecie wyrazić swoją opinię na temat tego, co Rockstar robi, a także udostępnijcie ten film swoim znajomym, którzy również grają w GTA, bądź po prostu czekają na kolejne części. A dzisiaj po prostu zobaczycie moją reakcję, a także przeanalizujemy to, co dostaliśmy od Rockstara. Dlatego ja już zakładam słuchawki, wy się przygotujcie na seans i lecimy z tym cyrkiem. Jesteśmy już na YouTubie, a dokładniej na kanale Rockstar Games i mamy przed sobą trailer Grand Theft Auto 5 i Grand Theft Auto Online na PlayStation 5 oraz Xboxa Series XS. I ta gra ma wyjść w marcu 2022 roku. Rockstar, dlaczego ty po raz kolejny robisz grę, która ma 8 lat? W 2022 roku będzie miała już 9 lat i wychodzi na nowe generacje. Ja rozumiem, tylko czy musiała być zaprezentowana na największym evencie PlayStation? Ja naprawdę kocham PlayStation, jestem fanboyem PlayStation, ale coś takiego zawiodło mnie. Czekałem na coś lepszego, na jakąś bombę od Rockstara, bo gry, które zaprezentowali, były naprawdę genialne. God of War był zaprezentowany. Mieliśmy nowego Spidermana, Spidermana 2. Naprawdę mocne tytuły. A tutaj nagle dostajemy GTA 5 i GTA Online. Fajnie, że to jeszcze jest zapisane w tytule. No, brawo Rockstar. W szczególności, że ostatnio mówi się dużo o nowej trylogii, a dokładniej remake'u, remasteredzie trylogii, czyli GTA Vice City, GTA 3 oraz GTA San Andreas, bo Rockstar ostatnio usuwa modyfikacje polepszające te gry, czyli grafikę, jakieś tam gameplaye i tak dalej, a dostajemy GTA 5 i GTA Online oczywiście. Gra z 2013 roku, to jeszcze lepiej obrazuje to, czy tutaj coś mamy, wyjdzie w 2022 roku, w marcu. Okej, tu mamy inne technologie i tak dalej. Zobaczmy komentarze. Widzę, że komentarze są naprawdę ciekawe. Ludzie i twórcy są także zachwyceni takim krokiem Rockstara. Ja naprawdę też jestem zachwycony jako twórca, wy pewnie jako odbiorcy również. Ratio łapek w górę oraz łapek w dół są bardzo wyrównane. Ja zobaczę, po której stronie będę, ale najpierw po prostu zajmijmy się trailerem, więc odpalamy, ja sobie podgłośnie. Poczekajcie, zanim odpalimy, to ustawmy sobie właśnie. Dobra, mamy już najlepszą jakość, zlecimy. Grand Theft Auto 5. Super. Super, hello Franklin. Tu jest zbagowane krzesło. Trochę poczytałem o tym trailerze i tu już widzę to zbagowane krzesło. Ale dobra, grafika taka PS4. Welcome back to Los Santos, super. Ja bym wolał opuścić to Los Santos. Polepszona grafika. Wygląda jak na PC-cie. Okej, okay. Wybuchy. Super. Tenis. Okej, okay, przełączanie na postacie inne, super! Eksplodująca akcja. Czekajcie, czy on tu strzela wybuchowymi nabojami? Z tego minigana, że to jest takie nawiązanie? Ej, bo to mi się nie podoba, patrzcie co tutaj się dzieje. To, ten dym jest jakoś dziwnie tutaj zrobiony. Albo to jest... Nie, to dziwnie wybucha, ten dym jest opóźniony, totalnie opóźniony. Więc nie wiem, czy oni mieli tu... Żółte rejestracje, poczekajcie. Czekajcie, ja muszę to zobaczyć. Czy Rockstar... Dobra, pierwsza zmiana, żółta rejestracja. Chociaż... Ej, to jest na innych autach też, to jest bug kolejny w trailerze. Kolejny bug w trailerze. Okej. 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 GTA Online.
GTA Online, mamy kasyno, helikopter, brakuje opresora, jakby tak w niego... Nie mamy opresora, mamy deluxo. Co to było? Co to było? Ja chcę to jeszcze raz odpalić, tylko wiecie co? Prędkość, ja chcę prędkość zwolnić, żebyśmy mogli... Dobra, wyłączmy już podkład. No oceńmy sobie teraz wszystko. Grafika wygląda jak na PlayStation 4. Tak mega mi się to kojarzy z PlayStation 4, bo to jednak było nagrywane na tym PlayStation 5, więc no, grafika nie może się zbytnio różnić. Ma być poprawiona. Zobaczymy. Tu jest zbugowane krzesło, więc pierwszy błąd. Czy tutaj jeszcze jakieś błędy zobaczymy? Trevor w garniturze. Tutaj wszyscy dobrze ubrani. Lester, jak to Lester w fabule. Okej, okay, tu mamy misję. Nic totalnie się nie zmieniło. Okej, okay, zobaczymy, bo to ma być ulepszona wersja. Oprócz grafiki mają być dodatkowe zawartości. Welcome back to Los Santos. Ja już nie chcę być w Los Santos, proszę was. Dobra, ładna trawa. To trzeba przyznać, że trawa i fauna, flora może być znacznie lepsza. Może też być w 60 klatkach na sekundę. Poczekajcie, czy tutaj zauważyłem pewną zmianę? Czy ten pociąg jest cały biały? Wydaje mi się, że tak. I to może być ta jedna z... Nie, dobra, jest żółto-biały. Myślałem, że zmienili to. Ale dobra, no rozbicie pociągów, fabuła, kto jeszcze nie grał, to nie wiem. Ej, tu też są żółte rejestracje! To jest jakiś bug, zobaczcie, chyba że jakiś naprawdę feature graficzny, że wszystkie rejestracje są żółte. Wszystko działa, nic nowego. Grafika widać, że lusterka nie działają, ale no nie wymagajmy tego. Jeżeli chodzi o te zmiany gameplayowe, wydaje mi się, że one są tylko spowodowane nowym kontrolerem DualSense, czyli po prostu będziemy bardziej czuli grę, będzie większa imersja i to raczej tyle. No może jakieś dodatkowe tam bajery, ale to za dużo raczej nie będzie. Szybsze przełączanie, jakieś takie bardziej, nie wiem, smooth, niech będzie, super. Ulepszenie, nie wiem, jakoś mnie to nie jara. Ja liczyłem, że będzie coś takiego, jak wychodziło GTA na peceta i na konsolę wtedy nowej generacji, czyli PlayStation 4 i Xboxa One. To pojawiła się nowa zawartość, mieliśmy zagadkę mordercy, mieliśmy zagadkę od małpy, mieliśmy tam jeszcze związane z tym poszlaki, nagrody i tak dalej. Mieliśmy bajery dodane do GTA Online w formie jakiejś broni i tam gadżetu, więc... Ech, jak na razie jestem rozczarowany, ale dobra, przeanalizujmy sobie jeszcze ten wybuch. Nie podoba mi się ten wybuch. Ten wybuch też jest zbugowany. Tam ludzie coś pisali o tym, ale rzeczywiście jest zbugowany. Ja na to może bardziej zwróciłem uwagę. Ale jest wybuch zbugowany. Może się też czepiam. O, żółta rejestracja ponownie. Więc ciekawie. Tutaj tych żółtych rejestracji jest wciul. I Rockstar to wypuścił? Na największym evencie PlayStation. Wypuścili coś z bugiem graficznym. Chyba, że to tak ma wyglądać, ale... Znaczy, to nie jest raczej bug oświetlenia, bo zobaczcie, że wszystkie rejestracje są żółte. Nieważne, czy jakie jest oświetlenie, one są żółte. Okej. Nie wnikajmy w to. Zobaczmy tutaj, czy coś ma. Tutaj nawiązanie do lobby. To jest nawet śmieszne, tylko nie wiem, czy to nie jest zbyt duża szpila dla graczy. W lobby dzieją się różne rzeczy. Ten, kto gra w GTA Online, wie, o co chodzi. Miałem ten trailer naprawdę słabo. I nie wiem, wypowiedzcie się na ten temat. Ja liczyłem na coś lepszego. Dostaliśmy GTA 5 ponownie. I co? Rozczarowanie, smutek? Piszcie w komentarzach swoje opinie. Pamiętajcie także, żeby udostępnić ten film, zostawcie także łapki w górę, żeby doleciał tak daleko, jak się tylko da. A póki co, ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach z GTA 5.